Wieczór walk Szkoły Walki Drwala w Krakowie. Ze mną jest zwycięzca trzeciej walki wieczoru dzisiejszego wydarzenia, Piotr Przepiórka. Witaj, Piotrze. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich oglądających. No Piotrze, plan na walkę chyba wykonany, zwycięstwo przed czasem w pierwszej rundzie. Czy to duszenie zza pleców to był jakiś jeden z pomysłów, czy to po prostu weszło, bo miałeś akurat na to okazję? Znaczy, powiem tak, że na treningach właśnie bardzo często mi to wychodzi. Tutaj akurat nadarzyła się taka okazja, że przy skrętówce właśnie przeciwnik odkręcał się ode mnie, puściłem tą nogę, zaszedłem mu za plecy, wstawał do góry, no, wykonałem tylny suples, no i dalej jak z automatu, ręka poszła na szyję, udało się kończyć za pierwszym razem, skończyłem walkę. No pokazałeś dzisiaj tutaj kibicom zgromadzonym na hali, tym, którzy śledzą transmisję, naprawdę taki światowy poziom zapasów. Adrian chyba tych twoich zapasów też się spodziewał. Powiedz mi, czy w tej stójce, do czasu aż walka stoczyła się w stójce, czułeś jakieś zagrożenie? Znaczy powiem tak, na low kick jestem odporny, także low kicków nie czuję, tam właśnie mówię, może w moich walkach nie widać jeszcze tej mojej stójki, ale naprawdę robię tego bardzo dużo, na treningach jest naprawdę dużo lepiej niż było na początku, cały czas to idzie w jakąś na dobrą stronę, no ale wiadomo, moim sportem bazowym są zapasy, nigdy nie będę tego ukrywał, jestem zapaśnikiem, od 2001 roku trenowałem zapasy, w Polsce zdobyłem wszystko co się dało. No i co, no, nie będę ukrywał, że zawsze te zapasy będą moim planem na walkę, tak? Nie sądzę, żeby ktoś z zawodników MMA walczących w Polsce w mojej kategorii miał lepsze zapasy ode mnie, także na pewno w tej płaszczyźnie będę miał przewagę. No był powrót do klatki po długiej przerwie od twojego zawodowego pierwszego występu na Babilonie. Nie udało się wtedy wygrać walki. Powiedz mi, jak smakuje to zwycięstwo po takim czasie? Znaczy to była moja trzecia zawodowa walka. Pierwszą... Ja wiem, aczkolwiek pierwszą walkę stoczyłeś w 2011 roku, tak. Później była długa przerwa, ta pierwsza walka była wygrana, po tej długiej przerwie stoczyłeś walkę z Biegańskim, teraz jesteś tutaj, dlatego chciałem dopytać, jak smakuje to zwycięstwo po długiej przerwie od ostatniego zwycięstwa, no bo wychodząc do tej walki w tym roku przeciwko Adamowi też na pewno miałeś nadzieję na to, że twoja ręka powędruje do góry. No tak, tam właśnie zestawienie z Adamem było też takie, że tak powiem, ogłoszone w końcówce, bo ja miałem się bić z kim innym, on się miał bić z kim innym. Ja miałem walczyć w kategorii do 80 kg, niestety tak ciężko było znaleźć przeciwnika. Stoczyliśmy w końcu walkę w 84 kg. No nie powiem, bo tam miałem delikatnie problemy, że tak powiem, osobiste. Ciągnął się gdzieś tam do tej pory, no ale mam kogoś, kto pomaga mi właśnie walczyć z tym. No i myślę, że było widać, że do tej walki przygotowywałem się spokojną głową. I wygrałem. Czyli ten niższy niż ostatnim razem limit 7-7 nie był dla Ciebie przeszkodą i poszło fajnie, jeżeli chodzi o przygotowanie wagi. Znaczy tak, tą jedną walkę chciałem zrobić taką na przetarcie właśnie w 80 kg, walczyłem w końcu 84, no ale docelowo moją kategorią było 77 kg. Teraz od 11 miesięcy, tak naprawdę od grudnia zeszłego roku nie robię treningów siłowych w ogóle, no i ta waga mi zeszła. Obecnie walczę 79 kg i na przyszły rok właśnie mam plany startować w jeszcze niższej kategorii do 70 kg. 70. Tak dopytałem, bo jest dosyć duży hałas w hali i nie wiedziałem, czy dobrze usłyszałem. Ile zatem walk chciałbyś stoczyć w przyszłym roku? No bo zakładam, że teraz do końca 2018 pewnie będziesz świętował swoje zwycięstwo i odpoczywał, regenerował organizm po ciężkim obozie przygotowawczym. Znaczy, jeżeli kontuzje nie będą mi, że tak powiem, jak do tej pory przez wiele lat było, nie będą mi kontuzje doskwierać, to no, 4 walki chciałbym zrobić w przyszłym roku. No to życzę w takim razie, żeby te plany się zrealizowały, żebyś mógł robić to, co kochasz i tak często, jak tylko chcesz. Gratuluję zwycięstwa w dobrym stylu i do zobaczenia w przyszłości. Dzięki wielkie, Piotrze. Dziękuję bardzo.